Witam na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na test podkładu Liren My Master oraz rozświetlacza Royal Dust z Pierre René. Ja bez rozświetlaczy żyć nie potrafię, więc sprawdzimy, czy ten rozświetlacz stanie się moim nowym ulubieńcem. Także jeżeli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie ze mną zostańcie i zapraszam do oglądania dalej. Zaczniemy od podkładu. Ja go kupiłam w Rossmanie na promocji za 25,99, a w cenie regularnej kosztuje 39,99. Zapoznajmy się najpierw z opisem producenta, żebyśmy wiedzieli, czego się spodziewać po tym podkładzie. My Master to podkład do zadań specjalnych, który perfekcyjnie ukryje niedoskonałości, zaczerwienienia i przebarwienia. Unikalna, lekka konsystencja nie tworzy na skórze efektu maski i pozwala jej swobodnie oddychać. Dzięki idealnie scalającym się pigmentom możesz sama decydować o sile krycia, nakładając kolejne warstwy podkładu. Poznaj Gold Collagen, autorski kompleks pielęgnacyjny, ekspertek z laboratorium Liren. My Master to nie tylko podkład, ale również odmładzająca esencja pielęgnacyjna. O, to ciekawe! Dzięki zawartości stworzonego w naszych laboratoriach unikalnego kompleksu Gold Collagen twarz staje się widocznie odmłodzona i zregenerowana. Składniki. Nowatorskie połączenie mikroskopijnych cząsteczek złota koloidalnego i peptydu działają przeciwzmarszczkowo, intensywnie regenerują skórę, dzięki czemu wyraźnie nabiera ona elastyczności. W efekcie będziesz cieszyć się piękną, pełną blasku i napiętą cerą każdego dnia. Ceramidy uszczelniają cement mikrokomórkowy, który w wyniku starzenia się skóry znacznie słabnie. Olej tamanu i ekstrakt z kwiatów lotosu dbają o odpowiednie nawilżenie zewnętrznych i wewnętrznych warstw skóry. Podkład ma mieć trwałość 24 godziny, kryje niedoskonałości, wyrównuje kolory cery, niweluje widoczność naczynek i zaczerwienień, nie pozostawia smug. I jeszcze jak go stosować? Łońmi, pędzlem albo gąbeczką, czyli tak standardowo. Podkład występuje w trzech odcieniach. Ja mam odcień beż. Tak wygląda ten podkład na dłoni. Kolor jest ładny, faktycznie beżowy. Nie jest ani za bardzo chłodny, ani zbyt ciepły. Raczej jest to odcień neutralny. Jest kremowy. Jak widać, za bardzo nie spływa z dłoni. Ładnie pachnie, taką pielęgnacją. Nakładam go na razie bardzo niewielką ilość, bo chcę się zorientować, jak on będzie krył w takiej minimalnej ilości. No bo skoro ma być to podkład mocno kryjący, to myślę, że nie trzeba go nakładać zbyt dużo. Ma przyjemną konsystencję. Ładnie się rozprowadza nawet palcami. Później go jeszcze doklepię gąbeczką, żeby zobaczyć, czy gąbeczka zabierze mi krycie. Zresztą zawsze doklepuję podkład gąbeczką. Ale tutaj, szczerze mówiąc, nawet nie ma takiej potrzeby, bo on wygląda bardzo ładnie nałożony palcami. Tak wygląda podkład na twarzy w jednej cienkiej warstwie. Ma bardzo ładne krycie. Nałożyłam go naprawdę niewielką ilość, a zakrył mi wszystkie zaczerwienienia. Myślę, że to krycie można spokojnie zbudować do pełnego. Natomiast ja nie czuję potrzeby, żeby dokładać jakoś większej ilości tego podkładu, bo on w takiej cienkiej warstwie wygląda naprawdę bardzo ładnie. Doklepię sobie teraz podkład gąbeczką. Szczerze mówiąc, nie czuję potrzeby, żeby go doklepywać tą gąbeczką, bo on wygląda na twarzy bardzo ładnie, taki naobrażony palcami. I zobaczcie, że ta gąbeczka nie zabiera mi krycia, tylko sprawiła, że ten podkład wygląda bardziej naturalnie, tak lepiej się scala ze skórą. Czuję, że ten podkład jest delikatnie zastygający, ale jeszcze zobaczę później na dłoni. Dołożę odrobinę, żeby tutaj przyciągnąć go troszeczkę po szyi. Taką minimalną ilość dołożę sobie w okolicach nosa, ponieważ tutaj zawsze mam spore zaczerwienienie, ale to jest naprawdę taka minimalna ilość, bo on i tak już bardzo ładnie zakrył te zaczerwienienia.
Tak, podkład zastyga. Poza kamerą zmyłam podkład z ust. Nałożyłam błyszczyk z Claresy. To jest numer 08. Dajcie znać, czy wam przeszkadza podkład na ustach, bo mnie strasznie irytuje. I ja zaraz potem, jak nałożę sobie podkład na twarz, to muszę go zmyć, bo mnie strasznie wkurza. Ale widzę, oglądając inne dziewczyny, że nie każdemu to chyba przeszkadza, bo tak niekoniecznie szybko zmywają ten podkład. Dajcie znać, jak to jest u was. Przechodzimy do korektora pod oczy. Dzisiaj użyję korektora z Eveline, to jest Magic Perfection Concealer. I ja go mam w odcieniu 01. Ulala, chyba będzie trochę za jasny do tego podkładu. No ale zobaczymy. Ja mam ten korektor w trzech odcieniach, więc w razie czego to sobie dołożę jeszcze inny odcień, żeby tutaj nie wyglądało to jakoś bardzo źle. Minimalną ilość korektora nakładam sobie również na powieki, żeby wyrównać kolor, ale to jest już tylko taka odrobinka, która mi została na gąbeczce. I tak patrzę, że chyba nawet nie muszę dokładać innego odcienia tego korektora, bo wygląda to całkiem dobrze. Dzisiaj użyję kremowego bronzera. To jest bronzer z Glam Shopu, odcień oliwkowy. I nałożę go pędzlem również z Glam Shopu, to jest GB02. Ten bronzer ma przepiękny odcień, jak dla mnie idealny, bo nie jest zbyt chłodny. Powtarzam to w każdym filmie, ale ja nie przypadam za bronzerami do konturowania takimi chłodnymi, tylko zdecydowanie bardziej wolę cieplejsze odcienie. Ten pędzelek jest bardzo fajny właśnie do nakładania takich kremowych produktów, bo on nie jest jakiś bardzo duży i ładnie rozprowadza ten produkt. Tym samym pędzelkiem sobie wykonturuję również nos. Dajcie znać w komentarzach, czy wy wolicie kremowe bronzery, ogólnie kremowe konturowanie, czy takie na sucho. Bo ja szczerze mówiąc lubię i jeden sposób, i drugi. Natomiast zwykle, jak używam kremowych produktów do konturowania, to zwykle już nie nakładam takich prasowanych, bo jakoś nie lubię mieć takiej ilości produktów, no chyba że potrzebuję jakiegoś delikatnego wzmocnienia. Natomiast dzisiaj chyba pozostanę przy tym kremowym konturowaniu. Użyję również kremowego różu i będzie to róż z Eveline Wonder Match w odcieniu 03. Tak wygląda ten odcień numer 03. Ja go kupiłam ostatnio na promocji, bo wcześniej kupiłam te dwa odcienie, jedynkę i dwójkę. A teraz na promocji dokupiłam sobie odcień 03. I jak jest promocja, to on kosztuje w tym momencie 19,99, a w cenie regularnej 30 chyba 1 zł, tylko że ja go kupowałam na Allegro, więc to znaczy tą jedynkę i dwójkę, więc on wychodził troszkę taniej. O, i od razu lepiej. Chociaż i tak muszę go jeszcze doklepać, bo tutaj troszkę przesadziłam. Ale to się, jak się doklepie, to się wyrówna. Klepię to sobie jeszcze gąbeczką. No i od razu lepiej. Korektor pod oczami przypudruję pudrem pod oczy Znam. To jest Cotton Candy. Najpierw sobie jeszcze doklepię korektor i taką minimalną ilością pudru przypudruję sobie ten korektor.
a pozostałą twarz przypudruję pudrem również znam Satin Loose Powder. Ale powiem szczerze, że tego podkładu naprawdę nie ma potrzeby pudrować, bo on bardzo ładnie zastygł, ale nie jest to takie zastyganie, że czuję jakieś bardzo mocne ściąganie, tylko takie delikatnie. Więc tego pudru do twarzy też używam taką minimalną ilość, ponieważ jak każdy podkład pudruje, więc dajmy mu równe szanse. W międzyczasie zrobiłam przerwę, taką mniej więcej dwugodzinną, zjadłam w międzyczasie obiad i muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba, jak ten podkład wygląda na skórze. Zobaczcie, tak wygląda ten podkład. I przechodzimy do rozświetlacza. Jest to rozświetlacz Pierre René Royal Dust. Ja go kupiłam w Hebe na promocji za 25,99 zł. W cenie regularnej kosztuje około 39 zł, zależy gdzie się go kupuje. Tak wygląda na dłoni. To jest taki pyłek, który się przepięknie mieni. Jest to rozświetlacz do twarzy i ciała. O, on bardzo ładnie się mieni. No tutaj jak zwykle już przesadziłam. Myślę, że ten odcień będzie pasował większości osób. Jeszcze go sobie rozblenduję pędzelkiem, bo jak zwykle przesadziłam z rozświetlaczem. No ale cóż, ja tak mam. Z rozświetlaczem zawsze przesadzę. Zobaczcie, jak przepięknie wygląda ten rozświetlacz. Podsumowując dzisiejszy makijaż, jeżeli chodzi o podkład, nie podoba mi się to, że on nie ma ani pompki, ani pipety i trzeba go wylewać z buteleczki. Moim zdaniem jest to bardzo niepraktyczne, ponieważ można go wylać za dużo. Ale to jedyny jego minus. Na twarzy wygląda przepięknie, jest bardzo lekki, a jednocześnie daje bardzo dobre krycie. Ja nałożyłam go jedną cienką warstwę, a zakrył mi wszystkie zaczerwienienia. Bardzo ładnie wyrównał kolor skóry, także jak dla mnie taka jedna cienka warstwa spokojnie wystarczy. Spokojnie można nim również zbudować pełne krycie. Jest to podkład zastygający, ale on nie zastyga tak na 100%, więc jeżeli w ciągu dnia będzie potrzeba, żeby go doklepać, no to nie będzie z tym najmniejszego problemu. Rozświetlacz Pierre René Royal Dust przepięknie się błyszczy. Można go używać jako tradycyjnego rozświetlacza, ale można go również mieszać z podkładem, pudrem lub używać jako pigmentu do oczu. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że taki makijaż przypadł Wam do gustu. W opisie znajdziecie listę użytych przeze mnie kosmetyków. Dajcie znać, co sądzicie o tych kosmetykach, czy już ich używaliście. Jeżeli film Wam się podobał, to proszę o łapkę w górę i subskrypcję kanału. Dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.